23 listopada 2020 roku, rębnia na oddziale 413 i wyniszczona przez leśniczego jodła. To ciąg dalszy. Proszę zobaczyć, tutaj nie ma ani jednej sosny, tam zostało 4 czy 5 sztuk, które się leśniczemu jeszcze gdzieś umsknęły. Nie ma. Leśniczy wyciął sosny, bo są najcenniejsze. Natomiast proszę zobaczyć tu z tyłu za mną. Tu nie wyciął niczego. Te graby, chabry, osiki pozostawały, bo to jest, ma niewielką wartość dla leśniczego. Nie ma żadną, więc sobie zostało to w lesie na bardziej późniejsze, lepsze lub być może gorsze czasy. Tutaj mamy sosnę, którą też ścięto, ale z uwagi na to, że nie mogła być tartaczną sosną, znaczy mogła być tam trochę dalej, to ją po prostu zostawiono i sobie to leży. Tu oczywiście, jak mówię, widać w dalszym ciągu, na czym polega pozyskanie w leśnictwie rutki. Wycięto tylko i wyłącznie sosny. Te, które mają znaczną wartość. Ucięto te sosny w miejscu, gdzie są tartacznymi i zabrano, sprzedano. Natomiast wszystko inne, które tutaj rosło, zostało. Zostało, na, jak powiedziałem, czasy późniejsze. To znaczy nie dba o to, żeby po prostu rozpocząć proces trzewieży w sposób normalny, taki jak być powinno, czyli od wycięcia wszelkiego rodzaju chłamu po to, żeby później wyciąć to, co jest najpiękniejsze. Tutaj sytuacja jest zupełnie odwrotna, bo jak powiedziałem, można tu różne hece robić i jest na to wszystko pozwolenie. Tu, gdzie jestem, to inna powierzchnia sąsiednia, po prostu musiałem wyjść z tamtego bałaganu, bo trudno tam przejść i pokazać. Pokazywałem w wcześniejszym moim filmie, co się tutaj dzieje, jak leśniczy łamie, nie to, że zasady, ale łamie niższe jodłę, której w tym przypadku, którym zadaniem tej rębni jest owej jodły uratowanie, odsłonięcie tej jodły. Oczywiście leśniczy robi to w sposób dla mnie zrozumiały, dla niego pewnie też, natomiast niezrozumiały pewnie dla większości oglądających moje filmy, bo jak tak można. Tutaj widzimy, że sytuacja jest podobna jak tam, gdzie chodziłem, choć troszkę może mniej tych zniszczeń, strat. No, oczywiście nie przeszkadza to, żeby jeszcze i tutaj, co się da, to zniszczyć, zdeptać, połamać, bo się da. Tym bardziej, że tu jest bardzo mało tej jodły, więcej chabru różnego rodzaju rośnie, ale mimo tego, że jest jej mało, to wystarczająca ilość, żeby zniszczyć to, co tutaj jeszcze rośnie. No, oczywiście tutaj też została się leśniczemu sosna, taka marna koślada, niepotrzebna na nic. I tak jak już mówiłem wielokrotnie, wystarczyło przejść tam brzegiem, wyciąć tamtego grabka i tutaj wcześniejszego, żeby tamtędy jeździć. Nie. Jeździ się przez uprawę i jazdy owej skutki widzimy. Bardzo proszę, to jedna jodła, druga jodła, mimo tego, że tutaj jest bardzo rzadko tej jodła. Trzecia jodła, proszę bardzo. Czwarta jodła, proszę bardzo. Chodzi między kołami się. Czwarta jodła, tak. Tu mamy piątą, zdeptaną. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy, proszę Państwa, uciętą kolejną jodłę, przyłamaną. Tutaj na zakręcie, bo jak wiemy, na zakręcie drewno zachodzi. Kolejne jodły, tak jak ta na przykład tutaj, proszę, czy tutaj ta następna, proszę bardzo, przyłamane na zakręcie, przyłamane w czasie zrywki dłużyc, bo mało kto z Państwa wie, że, albo większość wie, po prostu drewno, które się ciągnie, zachodzi na zakręcie i siłą rzeczy powstaje łuk, który niszczy.
sadzonkę. Po kolei widzimy, to są ofiary łuku. Draństwo polega jeszcze na tym, że dotychczas wszystko było proste. Ludzie, czy inaczej, łapało się złodzieja choćby nawet i było to rzeczą normalną. W tej chwili co się dzieje? W tej chwili, kiedy łapie się złodzieja albo innego malwersanta, zaraz odzywają się głosy, dlaczego został ten złodziej złapany. Przecież nie powinno się, bo to człowiek ma rodzinę, proszę bardzo. Pewnie dzieci, psa, kota w domu, proszę bardzo. I zaczynamy bezwiednie bronić tego malwersanta, złodzieja, innego nieroba czy niewyroba, który zamiast robić swoją pracę, po prostu bierze jedynie pieniądze. Szukamy właśnie takich sytuacji. Próbujemy wybronić takiego człowieka. Jest to na wskroś postawione na głowie, a przyczyną tego wszystkiego niech będzie fakt, że robi to w znacznej mierze telewizja, internet. Ludzie nie wszyscy potrafią wysuwać logiczne wnioski z tego, co widzą, ani z tego, co słyszą. Więc potem wychodzą takie właśnie hece. Próba obrony takiego właśnie, takich sytuacji, takich wydarzeń, gdzie dochodzimy, próbujemy dociec, dlaczego ten biedny człowiek nic nie robi, dlaczego tak to się wszystko u niego dzieje, może on po prostu jakiś ma problem. Nikogo nie zastanawia fakt, że człowiek bierze za swoją pracę wielkie pieniądze. W sporej części z ludzi to oglądających to się po prostu, że tak powiem, nawet nie wydaje, jak wielkie pieniądze bierze się w lesie. Proszę bardzo. I do pieniędzy wracając, a jak wielkie pieniądze tutaj zmarnowane. Tu kolejna jodła. Tam, nie wiem czy będziemy widzieli, kolejna nachylona, tam jeśli nie chce przez to było to iść. I teraz proszę zobaczyć do góry. Tutaj jodły połamane. Połamały się, bo się leśniczemu zechciało puścić te jodły sosny. Proszę bardzo. Tam kolejna, następna. Proszę bardzo. Tutaj od tego miejsca, gdzie jestem, na kraj gniazda jest metrów 5, tam dalej 6, może 7. Każdy parch tutaj rosnący, ścięty przez pilarza, miał prawo wyjść poza gniazdo. W gnieździe powinien pozostać jedynie wierzchołek. Niestety tutaj wyraźnie widać, że leży cały wierzchołek, podobnie jak tutaj leżący w lesie, w gnieździe. Bardzo proszę, wierzchołek, który wyłamał te sosny. Skąd się tutaj wziął? Ano, zaraz pójdziemy i zobaczymy. I co się okaże, że ten wierzchołek od tej sosny przywędrował do tego lasu ze skraja powierzchni. Nie ze środka, ale z jej brzegu. Takie tu są, proszę Państwa, rzeczy. Jak mówiłem, ja daleki jestem od obarczenia winą za to zuli. Zule są wykonawcami roboty. Mają umowę i pracują. Skoro robią takie hece w lesie, jak to, co tu widzimy, nikt im w tym nie przeszkadza, a podobne sytuacje miały miejsce choćby w oddziale 410, 427 i nikt im w tym nie przeszkadza, to znaczy, że tak być powinno. Oni się nad tym nie zastanawiają, po prostu mają na godzinę czy tam od metra ileś pieniędzy. I to wszystko. A że przy okazji zniszczą to, co mieli ochraniać, to już nie jest problem zuli. Bardzo proszę, idźmy dalej, co się dzieje. Tutaj są sosny. Teraz jeszcze proszę bardzo. Ile jest do skraju gniazda? Jest metrów 10. Nie wiem, czy będzie. Po tamtej stronie, jak widzimy. Mimo tego udało się, proszę bardzo, puścić do środka gniazda tą oto sosnę. I tutaj ją zostawić. Razem z tymi gałęziami, z tym wszystkim, łamiąc po drodze, przy okazji, ileś jodeł. Proszę bardzo.
4 metry zostaje do wyjścia i 3 metry przed mnie. I teraz proszę zobaczyć jeszcze jedną rzecz. Ta jodła rosła gdzieś tam, gdzie patrzy kamera, czyli rosła na skraju upraw. Miał pan Zun 90%, przepraszam, 300 stopni, znaczy 300, nawet 330 stopni dookoła siebie możliwości puszczenia tej sosny. Ale niestety puścił ją tam do gniazda. Bardzo możliwe, że jest to ta sosna. Lub któraś tam z kolei mógł puścić wszędzie, aby nie tam, gdzie puścił. No ale cóż zrobić? No to wszystko, skoro leśniczy pozwala na takie zachowanie. Leśniczemu na takie zachowanie pozwala leśniczy. Gdzie jest pan inżynier nadzoru, który tutaj powinien być? Który tutaj powinien nadzorować tego typu pracę, w szczególności tutaj, bo to trochę trudniejsza rzecz niż normalnie na co dzień. Oczywiście nie przybył pan inżynier nadzoru, bo unika wszelkich kłopotliwych sytuacji, a w szczególności unika sesji z leśniczym tutaj obecnym, a przynajmniej kiedyś, jak pamiętam, unikał, bo gdzieś jakiś lęk przechowywarniający miał, jak się wspomniało na temat wizyty w Rudkach, nawet jeśli był to był krótko, parę chwil. Proszę bardzo, dalej idziemy. Tutaj sosny, które tutaj zostały ścięte, zostały zabrane, w jakiś sposób wyciągnięte pewnie w kałałku tam przez tą uprawę albo jakoś tak. W każdym razie, co dalej, proszę państwa? Tutaj mamy gniazdo bukowe i jodłowe. Nie należało wyciąć najpierw tutaj tych chabrów, proszę bardzo, tutaj tych grabów po kolei, żeby tędy było dojście. Dojście i tymi, i tą drogą właśnie można było pojechać do koła uprawy, żeby pozabierać z tej uprawy tartaczno czy też stos. Tutaj wejdę, pokażę z tej strony, jak to wygląda. Bo tutaj nie wychodziłem tak głęboko. Proszę bardzo. To zostało wycięto. Wszelkie tartaczne sosny. Zostawiono taki właśnie chłam. Gałęzie, wierzchołki. Ja byłem tu wcześniej. Tam z domu pokazywałem to samo ujęcie. No i oczywiście tutaj, jak widzimy, już połamane jodły. Już tam dalej widzimy leżące, połamane po kolei i po kolei tam głębiej w lesie. Poniszczone. Tutaj też bardzo proszę. Widać, jak ktoś się bardzo przypatrzy, to można odróżnić. Tutaj te wszystkie chabry leżące na tych jodłach. I wróćmy do lasu. Przejdźmy jeszcze raz kawałek. Deszcz pada, ale te sytuacje, które się nie powinny zdarzyć, mają swój niepowtarzalny, tak powiem, wydźwięk, bo to się gdzie indziej nie zdarza, więc nawet ku przestrodze chcę to sfilmować, żeby ktoś kiedyś nie powiedział, że się pchania czepił czachurę. Nie, pchania się czachurę nie czepił. Pchania się czepił tego, co tu się dzieje w lesie. I oczywiście idziemy cały czas brzegiem bukowego gniazda i tą tutaj soczniną, gdzie puszczono te sosny poprzez, proszę bardzo, proszę zobaczyć, jak to się działo. Wszystkie te sosny tutaj pokazywane przeze mnie mają razy podcinające od kierunku gniazd. Więc proszę spojrzeć, ta, tamta, następna. Wszystkie te sosny poszły tam, w tą stronę, w tym kierunku, gdzie przez chwilkę byłem, pokazywałem ten ogon gałęzi. Wszystkie te sosny puszczono w jedną stronę. Robią w tym samym jedno wielkie pobojowisko, gdzie tymczasem można było wyciąć choćby nawet w tą stronę kawałek grabów i w to miejsce puścić sosny. No ale to można było. Upodobali sobie panowie jeden kierunek,
i dobrze mi to szło, więc nie chcieli nic nie na głowę. Ja kiedyś pamiętam dawno temu Zulę, Zudek jeszcze obecnie pracujący tutaj, trafika hura, potrafili na oddziele bodajże zatworem, zapomniałem w tej chwili nazwy, numeru oddziału, może nawet potrafili z gniazd bukowych wycinać sosny, nie kalecząc przy tym uprawy. Buków tam padło może ledwie kilka sztuk, ale jak powiedziałem w jednym z komentarzy, że zuleci potrafili po kabinie ciągnika dać sobie drabinkę nawet na ten ciągnik stawiać i potrafili zapinać liny, żeby te sosny wyciągnąć poza strefę zagrożenia, poza strefę gniazd. I był to kunszt z ich strony, dość niewyobrażalny, ale świadczący o tym, że są fachowcami. Ci sami Zule w oddziale 436 nie popisali się takim kunsztem, ale podejrzewam, że to dlatego, że po prostu nikt do tego ich nie zmusił. I teraz kolejna sytuacja, proszę bardzo. To gniazdo, w gnieździe puszczone wierzchołki. Obok gniazda rosną sobie te właśnie graby. Należało w te graby puścić te wierzchołki? Należało. Ale w gnieździe było szybciej, fajniej. Proszę zwrócić uwagę jeszcze na bezmiar dziadostwa. Nie ładu tutaj panującego, to tylko zabrano to, co istotne. Zabrano to, co wartościowe. Gdzie w tej chwili jestem, nie wiem, czy jest to teren jeszcze tego wydzielenia, ale zakładamy, że jest. No i widzimy, że oczywiście leśniczemu się zostały potrzebierzy, osiki, graby. Pokazywałem to wcześniej. Bardzo proszę. Leśniczy wyciął tylko to, co jest cenne. Wyciął z tego lasu wszystko to drewno, które można sprzedać za spore pieniądze. To było bardzo dużo klasy B. To była bardzo ładna sosna. Sosna, która w tej chwili miałaby, proszę Państwa, 120 lat. Więc już taka fajnie wiekowa. Dawno po zmianie krętności. Jak mówiłem, że należałoby zostawić trochę tej sosny. Powinno się zostawić, ale przecież się nie zostawiło. Wycięło się. Najpierw wycięto 200-letnie sosny. Niedługo po tamtych 200-letnich wycięto wszystkie inne, te 120-letnie. I proszę bardzo, idziemy dalej w las. Proszę bardzo, proszę sobie tutaj jestem nie wchodził, zobaczyć. Być może będzie to widać. Powalone po kolei jodły, poprzewracane, poprzygniatane wierzchołkami, bo się tutaj puściło w te gniazda wierzchołki sosnowe. Sosen, które rosły zupełnie poza gniazdem. Ot choćby ta na przykład. Przecież można było ten habr przeciąć, gdzie jestem, i tutaj puścić. Proszę bardzo, tutaj stworzony taki namiot na kupę, napuszczane wierzchołków, grabów, wszystko to przykryte takim właśnie namiotem. Gdzie jest BHP, panie leśniczy? Ja już powinienem pytać na leśniczego o takie sprawy. Czy nie obowiązuje w leśnictwie Rudki, nie obowiązują przepisy BHP, to takie jak obowiązują wszędzie indziej? Czy to tylko tutaj spotykamy w lesie wiszące drzewa, ucięte z obydwu stron przez pilarza i jest to rzeczą normalną? Czy tylko tutaj można puszczać do środka gniazda drzewa? I cały szereg innych ciekawości. Oczywiście zostawiono, jak powiedziałem, tu w tym miejscu największy kłam. Tego leśniczy nie ruszył, bo nie było to dla niego wystarczająco cennym surowcem, żeby się czepić i ciąć tutaj te graby, leszczyny, osiki. Wyciął to, co, jak mówię, to, co cenne. Proszę bardzo, idę po kolei, pokazuję tutaj, gdzie jestem.
jest miejsce tej trzewieży, tej rębi. Proszę bardzo, proszę zobaczyć. Wycięte po kolei sosny. Wszystkie zabrane i zostawione posiki brzozy. Więc jak to jest z tym wszystkim, panie nadleśniczy? Trzeba było pieniędzy nazbierać, bo się w tym roku wydało w jasną cholerę pieniędzy nadleśnictwa na różnego rodzaju prace hodowlane i inne w leśnictwie Rudki, więc teraz trzeba było to leśnictwo pociągnąć za mieszek, żeby się wróciły te nakłady. Przecież wydano i zrobiono w tym roku w leśnictwie Rudki tyle prac, że w niektórych przypadkach dekady by brakło, żeby to wszystko porobić. Proszę bardzo, dalej idziemy, ględząc tak sobie. Kolejna sosna wycięta, kolejne wycięte sosny i zostawiony chłam. Jak żulom się pracuje w takim badziewiu? Oczywiście pracuje się bardzo źle, ale żule mają prikaz ze strony leśniczego. Mają wyciąć. No tutaj proszę bardzo, jeśli już nie chciało wyciąć grabów, jak widzimy tamtych, które są należą do powierzchni, ale się wjechało po bukach. No bo przecież to ciekawie jest tego buka złamać, następnego złamać buka, tego tutaj, proszę państwa, buka złamać. Tak, tu nie tylko jodły padają ofiarą draństwa ze strony leśniczego czachura. Tutaj wszelkie drzewo nie może czuć się bezpiecznie. I patrzmy dalej. Piękna sosna nie ma. Tam dalej kolejna. Takie wałki, nitowałki pozostawiane w lesie. Majątek zabrany z tego lasu. Przecież to trzeba będzie jeszcze odnowić tą część, gdzie jestem, bo tu akurat nic nie rośnie. Więc kiedy leśniczy zamierza posprzątać tą powierzchnię? Już ma oddział 436, taki właśnie. Z ubiegłego roku został mu 427, gdzie nie posadził niczego. Na 410 nawtykał modrzewia, którego mu kozioł żre. I jak to sobie pan nadleśniczy wyobraża, że co? To też tak przejdzie jak wszystkie inne powierzchnie, po prostu się wytnie i zostanie sobie to na przyszłość, kiedyś się może zrobi. Przecież to jest pewne najwyższego potępienia, to co się dzieje tutaj w tym leśnictwie. I przecież to się nie zmienia. Ja myślałem, że może jednak coś tu się wydarzy, coś się zmieni, może na lepsze, może dzięki moim filmom, ale niestety cała ta ferajna zabrała się do próby udowodnienia, że oczywiście Frania nie ma racji i na tym opiera cały swój cel tego wszystkiego, co robi. Całe jestestwo tego dziadostwa się właśnie na tym wspiera, żeby pokazać, że Frania się myli. Bardzo proszę, to co tutaj widzimy, to jest proszę państwa iwa. Tam dalej jest następna, taka połamana, nie wiem czy będzie ją widać. To są iwy, które wyhodował w młodniku dębowym leśniczy leśnictwa Rudki, pan Krzysztof Czachur. To jest teren rębni. I tak jak powiedziałem, ciekawy jestem, jak to się tutaj leśniczemu wszystko ładnie poudaje. Wyszliśmy na linię oddziałową. Zobaczymy, co tu jeszcze ciekawego leśniczy zdeponował głębiej w lesie, bo generalnie drewno jest tam bliżej wsi, ale czasem leżakuje głębiej w lesie z powodów różnych. To tutaj leżakuje już czas jakiś i popatrzmy, co to leśniczy z tego zamierzał będzie zrobić, stworzyć. Bardzo proszę. Bardzo proszę, tutaj jest błoto, błoto minąć.
pocięte. Jakieś takie, nazwijmy to, ni to wałki, ni kawałki, proszę. Co to są za sortymenty? Panie leśniczy, panie inżynierze nadzoru, co to są za sortymenty? Długości tych sortymentów, może byśmy się przypatrzali na przykład, czym jest ten tutaj sortyment, mający długość się w brakarza w Oławie 3,10-3,15, no i ten, co ma z 5 obok niego, i czym jest ten tutaj, co ma 97 cm, i czym jest ten tutaj, który ma centymetrów 8,90, i czym jest ten tutaj mający metrów ze 4, już nawet nie mierzył po kolei wszystkich. No ciekawe, dalsze rzeczy są też ciekawe. Co to jest to, panie inżynierze nadzoru? To stara sosna, leżąca tutaj od wielu tygodni. Widać po miejscu przecięcia, że tygodni kilku. Widać po śmiźni na pobocznicy. Proszę bardzo, co to jest bez numeru? Sobie leży, tak? Bez numeru też sobie leży. To co jest przy towarze, który zajmę? Proszę pana inżyniera nadzoru. Proszę, przygotowana jest taka sosna. Co to jest za sortyment? Kłodówka. Kłodówka ma, proszę państwa, 5,27 m. Wyżynek 7-metrowy. Do czego to ma służyć, komu? Po co cięta, odcięta jest taka sosna? Jaka będzie wartość teraz tej sosny, której brakuje drugiej 7, a może nawet więcej metrów? Proszę popatrzeć po pobocznicy tego drewna, że ono tu nie leży od wczoraj, ono tu leży od kilkunastu dni, może kilku tygodni nawet więcej. Panie inżynierze nadzoru, bo to tak, ja tu wszystkich pytam, leśniczego pytam, inżyniera nadzoru pytam, sołtysa by się pasowało spytać, ale kiedyś sołtysem był jeden z pracowników Zula, to się znał na lesie. Teraz sołtysem jest pani, która się na lesie nie zna, więc nie spytamy. Możemy spytać kogoś jeszcze, ale nie bardzo wiem kogo. Co się dzieje w leśnictwie Rudki? W oddziale 413 to samolowa linia. Ja tak ględząc dalej jeszcze pokażę następne rzeczy. Co to jest za sortyment, panie inżynierze nadzoru? 170 cm to tak 73 cm to tak mojego wzrostu, może to ma związek z moją osobą, jakiś taki sortyment od mojego nazwiska na dziwnie. To są rzeczy, bo to trzeba się czasem śmiać, no bo coś innego można zrobić, choć nie są to rzeczy śmieszne. Ja tak jeszcze doględzę jedną chwilę, bo chcę jeszcze pokazać jedną ciekawą rzecz. Wybrałem się tutaj wcześniej, ale po prostu z różnych powodów mi to się nie udało, więc może teraz się uda, będzie to takim zwieńczeniem, że tak powiem, tego mojego długiego monologu, filmowego. To widzimy odbudowany przez leśniczego Czachura drzewostan, odbudowany z drzewostanu sosnowego na drzewostan sosnowy. Proszę państwa, tutaj już mówiłem wielokrotnie, powinny rosnąć buki, jodły, dęby. To siedlisko Lasu Świeżego. Z jakichś powodów od kilku lat sadzi leśniczy sosnę. Oczywiście dla niego jest to rzecz bardzo wygodna, ponieważ sosna wdzięczną jest i szybko rośnie. Nie potrzebuje specjalnych tutaj zabiegów związanych z hodowlą. A tutaj mamy, co widzimy. To oczywiście jest powierzchnia owej rębni. No i kolejne sortymenty pana
80 cm. Ja powiem tylko jedną rzecz. Skąd to się bierze, te takie właśnie różne wyżynki? Biorą się stąd, że leśniczy nie odbiera drewna przy pniu. Odbiera po dokonanej zrywce i przy manipulacji zostają takie różne hece. Ja oczywiście wiem, że gadka będzie, że to sobie odbiorca odcina, ale gówno jest to prawdą, ponieważ na przykład dlaczego by się miał odcinać 70 cm albo 30? 30 to za... Nie wchodźmy w centymetr. Ale dochodzimy do miejsca, które chciałem pokazać pod koniec zakończenia mojego filmu. To co tutaj widzimy, to fragment kolumny. Kolumny, broń Boże, nie Zygmunta. Kolumny, która wspierała, betonowej kolumny, która wspierała portyk, ganek w budynku w Żurawińcu, budynku dawnej fermy lisiej, gdzie były biura, gdzie mieszkało kilka rodzin. Budynku bardzo fajnego, okazałego, drewnianego, pobudowanego w latach, zdaje się, powojennych, w miejsce gajówki, która tam kiedyś była, może parę kroków od tego miejsca. No w każdym razie, jak zwał, tak zwał. Budynek ten w latach 90. dokładnie to chyba nawet nie, bo w 2008 roku w nagłym trybie został rozebrany, rozpieprzony, żeby kamień na kamieni po nim nie został. Część właśnie gruzu z owego budynku przywieziono tutaj na budowę drogi i ten właśnie fragment kolumny jest częścią tego budynku. To był bardzo ładny, fajny budynek o bardzo ładnej architekturze. Przede wszystkim, co ciekawego, z tyłu za budynkiem jest taki zbiornik wodny, takie jakby jeziorko. Miejsce przecudne, miejsce położone w lesie w odległości 2 km, a może nawet i nie od 19. No po prostu kurort można by tam było założyć, zrobić. Ale niestety staraniem leśniczego leśnictwa Rudki, bo niczym innym, bo on przez długie lata był opiekunem tego budynku, budynek ten po prostu zaczął gnić. Dziury w dachu, nie miał kto załatać. No i w końcu budynek bardzo szybko rozebrano. Co ciekawego jeszcze, to w miejscu tej fermy do dnia dzisiejszego nie posadzono żadnego drzewostanu. Obsadzono na przykład deputat rolny przy leśniczówce i wiele innych rzeczy. Natomiast tam przez cały czas na kilku hektarach rośnie, proszę Państwa, sobie wierzba iwa. Do niedawna było tam jeszcze takich różnych pozostałości po fermie. Teraz to ludzie rozebrali i nie ma. I tak to gospodarzy leśniczy leśnictwa Rudki. Tak wygospodarzył, proszę Państwa, z budynkiem w Żurawińcu. Podobnie wygospodarzył z budynkiem, który był tutaj na dole w gajówce. Przepraszam, na dole był gajówką. Podobnie rozebrano starą składnicę. Wszystko to można było ocalić, ale trzeba być było gospodarzem. 4 m 7 cm. Co to jest za sortyment? To na śmigła WSK Świdnik najprawdopodobniej zamówił u leśniczego, ponieważ krzywizny akurat odpowiadają takim płaszczyznom dla przyszłego śmigła lotniczego, więc do Świdnika będzie to wyekspediowane. Ja kończę to pytanie. Pokażę jeszcze następną ciekawą rzecz. Otóż tutaj się składało drewno. Tak możemy wnioskować z tej tam leżącej, tej kłody, z tego, proszę się Boże, legara, który leży tu pod spodem i tam dalej następnego. I tylko teraz proszę zobaczyć, co się działo. Więc tak, ciągnik, który, proszę Państwa, mygłował owe sztuki, cofając. Proszę, jak daleko, tutaj są pierwsze sosny, bardzo proszę, tu widzimy jedna, tam dalej następna, tu za mną następna, to jest rząsos. A ciągnik, proszę Państwa, cofał, aż tam.
tutaj nie ma sosen. Ja nie mówię, że teraz się połamały, bo może by były, tylko bardzo możliwe, że i wcześniej przy poprzednim cofaniu przepadły, ale to daleko by mówić. W każdym razie takie miejsce ciekawe związane z cofaniem można tutaj zaobserwować. Podobne miejsce związane z cofaniem jest tutaj i tutaj to już wyraźnie widać, że się cofło przy okazji, na przykład tutaj obdzierając korę spod tej sosenki, tutaj tą następną się tam przygięło, zupełnie przyłamało, no bo się cofa. Przecież wszystko to ludzkie, cofanie też. Tutaj z cofaniem to nie jest dobrze, bo, ale dobra. Tutaj widzimy kolejne sortymenty, które tutaj leśniczy gromadzi w lesie. Takie właśnie wałki też o różnych to długościach, trudno powiedzieć jakich. No i oczywiście, jak to u leśniczego we zwyczaju bywa, otwarty szlaban, bo przecież pewnie nie zamknięty. Nie chce mi się tam iść i specjalnie w tym celu trwonić czas. Spróbuję tam może kamerę wysłać. Nie wiem, czy będzie widać. Widać wójcikową chałupę, ale czy widać szlaban? Nie wiem, czy powinno być widać, więc nie będziemy zgadywać. Odpuszczamy sprawę i idziemy do domu.